Chcesz zaoszczędzić kasę i jednocześnie zrobić coś dobrego bez wielkich zmian w swoim życiu? Oto parę trików na ograniczenie zmian klimatu. Mam nadzieję, że mówienie o globalnym ociepleniu nie budzi w Tobie odruchów obronnych. To niestety prosta sprawa. Nasz postęp oznacza zwiększoną produkcję gazów, które nie mają jak uciec z atmosfery, więc krążą w tym zamkniętym układzie i coraz bardziej podgrzewają naszą planetę. Jeśli też myślisz nie o najbliższych latach, ale o tym, co będzie za 50 czy 100 lat, mam dla Ciebie garść lifehacków, które nie dość, że pomogą Ci oszczędzić kasę, i to nie mało, to pomogą Ci też zmniejszyć Twój ślad węglowy, czyli ilość CO2 produkowaną indywidualnie przez Ciebie, na przykład przez Twoje wybory jako konsumenta. Oczywiście na początek muszą pojawić się samochody. Jeśli mieszkasz naprawdę daleko od porządnej komunikacji publicznej, po prostu musisz jeździć, na przykład przez wzgląd na pracę, to wiem, nie będziesz w stanie przerzucić się tylko na autobusy czy pociągi. Ja sam też nie mogę zrezygnować z podróży samolotem, gdy nie mam kilku dni na dojazd, a muszę się gdzieś szybko pojawić. Jeśli nie mieszkasz jednak na przykład w Warszawie, Poznaniu, w Gdańsku, to rozważ częstszy transport komunikacją publiczną. W samej Warszawie często posiadanie samochodu jest kompletnie nieopłacalne przez korki. Metrem jestem w stanie dotrzeć na drugi koniec miasta w ciągu 40-50 minut o dowolnej godzinie, a w godzinach szczytu jazda samochodem na tej samej trasie zajęłaby mi może nawet dwukrotnie więcej, nie mówiąc już o tym, że bilet bez żadnej ulgi kosztuje 4,40, czyli mniej niż litr benzyny. Do sklepu niedaleko wybierz się pieszo lub rowerem. Na wypad do znajomych dojedź autobusem czy tramwajem i nikt nie zabroni strzelić Ci browara. Jeśli musisz jeździć, pomyśl nad instalacją LPG, bo wychodzi dużo bardziej ekonomicznie, a i samochód produkuje mniej szkodliwych gazów. Napompuj też odpowiednie opony, bo wielu kierowców o tym zapomina. Dzięki temu auto będzie zauważalnie mniej paliło, więc to kolejne zaoszczędzone złotówki w Twoim portfelu. Marnowanie wody i energii. Energia sama w sobie szkodliwa nie jest, ale przecież trzeba ją wyprodukować. A w Polsce mamy niestety przewagę elektrowni węglowych, bardzo złych, jeśli chodzi o powodowanie globalnego ocieplenia. Jak więc się z tym uporać? Jeśli możesz sobie na to pozwolić, pomyśl o korzystaniu z odnawialnych źródeł energii. Jednak wiele osób, szczególnie w miastach, raczej nie ma jak zamontować na przykład paneli solarnych. Więc jedną z najprostszych zmian, jakie możesz zrobić, jest ograniczenie zużycia prądu. Ale spokojnie, nie chodzi mi wcale o nieużywanie kompa czy telewizora. Po pierwsze, pozabijaj wampiry w Twoim domu. Te małe, czerwone kropeczki na sprzęcie, którego nie używasz, pokazują, że jest on w trybie standby. Nadal ciągnie prąd. Mało, ale w skali roku może to być nawet kilkadziesiąt złotych za każdy z nich. Po drugie, powymieniaj żarówki na energooszczędne. Zrób tak przynajmniej w tych miejscach, w których długo ich używasz. Ale zasada, że tam, gdzie włączasz światło na krótko, nie obowiązuje, na przykład przy oświetleniu LED-owym. Zmiana na LED-y czy innego rodzaju energooszczędne produkty sprawi, że szybko zauważysz zmniejszony rachunek za prąd. Ale nie tylko. Wielu producentów wciąż doskonali swoje żarówki, dlatego ich konstrukcja jest coraz bardziej wytrzymała. Może i są droższe od tych tradycyjnych, które zresztą wynaleziono w XIX wieku, ale za to dłużej posłużą. Po trzecie, pomyśl o planie energetycznym. Sprawdź swoją umowę z dostawcą energii. Zobacz, czy nie ma w ofercie planu, który najbardziej pasuje do Twoich potrzeb. Sporo pracuję w domu wieczorem i w nocy, za to mniej korzystam ze sprzętów potrzebujących energii w dzień. Dlatego dla mnie najlepszą ofertą będzie ta, w której od wieczora do rana za każdy kilowat energii płacę mniej. Po czwarte, pierz w ciepłej, nie gorącej wodzie. Do jej podgrzania potrzeba przecież sporo energii. Najpierw sprawdź, w jakiej minimalnej temperaturze możesz skutecznie prać dane ciuchy. I tak właśnie rób. To również spowoduje mniejsze zużycie prądu, więc przyczyni się do zmniejszenia Twojego śladu węglowego. A przecież raz, dwa przełoży się też na zmniejszony rachunek. Po piąte, używaj suszarki do ubrań tylko kiedy naprawdę musisz. Właściwie do tej pory nigdy nie mieszkałem w domu, który miał taką suszarkę i po prostu przyzwyczaiłem się do korzystania z tych zwykłych suszarek, na których muszę rozwiesić mokre pranie. To wymaga nieco miejsca przynajmniej na parę godzin, choć oznacza mniejsze zużycie prądu, czyli oszczędność i zbicie piąteczki z klimatem naszej planety. Po szóste, marnowanie wody to jedna z największych dziur w każdym domowym budżecie. Mniejsze zużycie wody, szczególnie gorącej, to ważna cegiełka dołożona do ochrony naszego klimatu. Oraz oczywiście mniejsze wydatki. I kiedy najczęściej marnujemy wodę? Kiedy myjemy zęby. My szczotkujemy, a z kranu lecą niepotrzebnie całe litry. I też kiedy myjemy naczynia. Nie ma sensu odkręcać kranu, gdy dopiero je czyścimy. Lepiej zmyć je na koniec. Można też zawsze pomyśleć o mega wygodnej zmywarce. Co prawda mówiłem, żeby oszczędzać prąd, ale z drugiej strony taka zmywarka potrafi oszczędzić mnóstwo wody. Po siódme, warto ustawić odpowiednią temperaturę w lodówce, żeby nie chłodziła ponad potrzebę. I to też znacznie zmniejszy zużycie prądu. Z
spożycie mięsa. Nie, spokojnie. Nie zamierzam nikogo namawiać na przejście na wegetarianizm czy weganizm. Sam nie wyobrażam sobie życia bez sporadycznej karkówki z grilla, bez wieczornego tatara przy dobrym filmie, czy bez pizzy z pepperoni. Jednak musisz mieć świadomość, że produkcja mięsa jest jednym z czynników, który najbardziej szkodzi naszej planecie. Więc można na przykład ograniczyć ilość tego mięsa w diecie. O dziwo, bez utraty dobrych smaków. Prosty przykład z mojego własnego menu na śniadanie. Zamiast 3 kiełbas z wody robię jedną i do tego kanapki wypchane świeżymi warzywami. Nie dość, że jestem na żarty na dłużej, jem mniej kalorii, to jeszcze do tego mam mnóstwo mikroelementów z tych warzyw. Więc bez dużego wyrzeczenia nieco ograniczam spożycie mięsa. Jeśli pomyślisz, że produkcja 1 kg wołowiny jest niemal 10-krotnie bardziej szkodliwa dla klimatu od produkcji 1 kg drobiu, to kto wie? Być może zmienisz swoje nawyki bez rezygnacji z mięsa, a jedynie je ograniczysz. Marnowanie jedzenia to kolejna okrutnie uderzająca nasze portfele rzecz. Sam zawsze sprawdzam datę ważności na produktach przy zakupie. Poza tym warto też pamiętać, że to tylko minimalny czas przydatności do spożycia. Surowego mięsa oczywiście nie polecam przetrzymywać, ale niektóre produkty nadają się do zjedzenia również po tej dacie. Zdarza mi się złapać czasem za głowę z przerażenia, myśląc o tym, jak wiele żarcia kiedyś marnowałem. I to tylko dlatego, że kupowałem za dużo świeżych rzeczy na zapas, a potem musiałem je wyrzucać, bo nie nadawały się do jedzenia. Mówiłem też już o lodówce. Ważne jest odpowiednie ułożenie produktów. Poszperaj w Google, na których półkach jakie produkty powinny się znajdować, bo są na nich różne temperatury. I też jak je układać, by wewnętrzny przepływ powietrza był dobry. To pomoże Ci zaoszczędzić kasę, szczególnie na tych najświeższych produktach. A co jeśli planujesz budowę domu? Wtedy koniecznie zainteresuj się najnowszymi technologiami i pomyśl o stworzeniu energooszczędnego budynku. Gdy użyjesz dobrych materiałów, zapewniających szczególnie wysoką izolację termiczną, to będziesz w lato mieć chłodniej, a w zimę cieplej. To oznacza przecież, że nie będzie potrzeby intensywnego korzystania z klimatyzacji albo z ogrzewania, więc zaoszczędzisz prąd, a zimą opał lub po prostu zmniejszysz rachunki za ogrzewanie miejskie. Fakt, że takie materiały kosztują więcej, ale to prosta matematyka. Budując dom przecież nie myślisz o najbliższych 2-3 latach, a najpewniej co najmniej o kilkunastu. Tak więc wyższy koszt budowy zwróci się w niższych opłatach i to dość szybko. Koniecznie trzymaj w domu roślinki. Oczyszczają powietrze z CO2 i to już wiadomo. Ale co z małą skalą, czyli mieszkaniem lub domem? Sprawa ma się dokładnie tak samo, przez co powietrze wewnątrz jest przyjemniejsze. Dodatkowo spora liczba roślinek zmniejszy temperaturę latem, więc oznacza to mniej korzystania z klimy czy nawet z wiatraczków. Ergo, nie dość, że lepiej się wyśpisz dzięki czystszemu powietrzu, to jeszcze mniej zapłacisz za prąd. Decyduj też jako konsument. Co to oznacza? Jeśli możesz sobie na to pozwolić, wybieraj te produkty, które nie są nadmiernie opakowane. Ostatnio sam kupiłem opakowanie borówek. Jakieś pół kilo, jeśli dobrze pamiętam. Po zjedzeniu zważyłem pojemnik, oczywiście cały plastikowy, który sam w sobie ważył ponad 150 gram. A jeśli już musisz kupować takie produkty, bo na przykład przez wzgląd na budżet domowy nie możesz sobie pozwolić na zmianę, to segreguj śmieci i wyrzucaj je do odpowiednich pojemników. Recykling jest dużo lepszy dla środowiska niż produkcja nowych materiałów. Proste. Fajną rzeczą jest też kupowanie lokalnych produktów. Nie tylko więcej pieniędzy kręci się w Twojej okolicy, a nie wypływa, nie wiem, za granicę, ale też oznacza to na przykład zmniejszone zużycie paliwa potrzebnego do transportu tych rzeczy. Najczęściej produkty prosto od rolnika czy na ryneczku są dużo mniej opakowane, więc też i mniej materiałów się marnuje. Jedz sezonowe warzywa i owoce, bo oznacza to mniejszą produkcję posezonową, czyli tak naprawdę mniejsze zużycie wody i energii przez wszelkiej maści wielkopowierzchniowe szklarnie. Mam nadzieję, że przynajmniej jeden pomysł z dzisiejszego filmu Ci się spodobał i wprowadzisz go w życie. Zdaję sobie sprawę, że mało kto jest w stanie rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Sam nie jestem zwolennikiem takich radykalnych rozwiązań. Bo w końcu nie chodzi o to, żeby coś zmienić na krótko, tylko żeby na stałe wyrobić sobie nowe nawyki i w tych postanowieniach wytrwać. To już wszystko na dzisiaj. Dzięki i do zobaczenia w kolejny piątek. Siema!